Rozmowa dnia. A pierwszym gościem Środowych Sygnałów Dnia jest pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panie ministrze, najważniejsze pytanie. Czy Polska jest teraz bezpieczna? Czy rosyjska wojna na Ukrainie może się rozlać na inne części Europy? No, przede wszystkim na Polskę. Polska jest bezpieczna z dwóch powodów. Dlatego, że Polska jest aktywna w sensie budowania bezpieczeństwa, rozwoju polskich sił zbrojnych i jest bezpieczna ze względu na naszą aktywność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc mamy na terenie naszego kraju siły amerykańskie przede wszystkim. Ameryka jest państwem ramowym, jeśli chodzi o właśnie siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także mamy bardzo bliskie relacje dwustronne, których owocem jest obecność sił amerykańskich, również jeżeli chodzi o dowództwo wojsk amerykańskich. Piąty Korpus reaktywowany 2 lata temu również jest obecny w Polsce. Wczoraj miałem sposobność rozmowy z dowódcami amerykańskimi podczas ćwiczeń Defender na poligonie w Orzyszu. A więc to są te elementy, które budują bezpieczeństwo Polski. Panie ministrze, mocne przemówienie prezydenta Dudy w parlamencie ukraińskim. Jak rozumieć jego słowa, że jest nas razem z Ukraińcami 80 milionów ludzi i że razem jesteśmy silniejsi? Czy jest to nawiązanie do projektu Pierwszej Rzeczpospolitej? W moim przekonaniu jest to nawiązanie do aspiracji unijnych, jeżeli chodzi o Unię Europejską Ukrainy, i Polska popiera, z całego serca popiera te aspiracje. Również sądzimy, mówiliśmy o tym konsekwentnie, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński podczas szczytu NATO w Bukareszcie w 2009 roku także mówił o tym, żeby otworzyć ścieżkę przystąpienia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a więc do tych dwóch organizmów, które stanowią o wolności, bo zarówno Unia Europejska, jak i Sojusz Północnoatlantycki stanowią o wolności, również w naszej części Europy. A więc to są aspiracje ukraińskie, z czego się bardzo cieszymy, dlatego że to oznacza, że nasze bezpieczeństwo wzrasta, bo już na naszej granicy północnej mamy Rosję w obwodzie królewieckim. Białoruś de facto jest dziś częścią Rosji i Białoruś atakuje nas. Ataki hybrydowe na granice mają miejsce, wciąż mają miejsce, chociażby ostatniej nocy były 2 takie ataki, gdzie grupa ludzi z Bliskiego Wschodu sprowadzona na Białoruś jest wypychana na granicę przez służby białoruskie. No i zależy nam na tym, żeby ta część polskiej granicy, która jest granicą z Ukrainą, żeby została granicą z Ukrainą, a nie z Rosją. A więc robimy wszystko, żeby tak było. Do granicy polsko-białoruskiej jeszcze wrócimy. Ale panie ministrze, o wojsku polskim. Mocno się rozbudowuje. Były w weekend pikniki wojskowe. Czy dużo osób zgłasza się do armii? Jednego dnia 1600 osób. 1600 osób jednego dnia. Ale rzeczywiście robiliśmy wówczas całą kampanię promocyjną. Z tym, że ta kampania promocyjna wciąż trwa. Zachęcam wszystkich chętnych do tego, żeby składali wnioski. Mogą to zrobić online. Mogą to zrobić także przez infolinię. A 1600 wniosków na 32 piknikach, 70 punktów również, które były uruchomione w sobotę, działało. Rozmawiałem z młodymi ludźmi w Kraśniku. 14 osób. Wręczyłem im karty powołań i pytałem, co ich skłoniło do tego, żeby przystąpić do Wojska Polskiego. Fantastyczne zachowanie tych ludzi. Mówili, że patriotyzm. Tak, patriotyzm, panie redaktorze. To jest naprawdę bardzo budujące. Tak, to świadczy o wysokim morale. Wśród naszych słuchaczy jest wiele osób, które myślą o wstąpieniu do armii, więc dajcie teraz głośniej, bo będę pytał bardzo szczegółowo. Panie ministrze, jakie są kryteria dla kandydatów? Albo jakie kategorie, na przykład zawodowe, są szczególnie poszukiwane? Przede wszystkim utworzyliśmy nowy charakter, nowy rodzaj służby wojskowej. To jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. To jest propozycja dla młodych ludzi, którzy chcą skorzystać z tego, żeby otrzymać przeszkolenie wojskowe, ale jednocześnie, żeby otworzyć sobie drogę, jeżeli chodzi o umiejętności, bo oczywiście chcemy, żeby celem tej drogi, żeby poprzez dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową ci młodzi ludzie trafili do Wojska Polskiego w charakterze żołnierzy zawodowych. Ale jeśli nawet nie, to mogą przez ten czas zdobyć uprawnienia, na przykład
to jest rok. Tak, to jest takie szkolenie podstawowe, które trwa niecały miesiąc, a potem przez 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. I chcemy, żeby w czasie tego szkolenia właśnie nabyli ci młodzi ludzie kwalifikacji niezbędnych potem do obsługi na przykład nowoczesnej broni. Jeszcze w tym roku dwie baterie Patriot trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Do obsługi tej broni potrzebni są technicy, którzy rzeczywiście mają wiedzę, rozległą wiedzę, ale tą wiedzę gwarantujemy, że można uzyskać podczas szkolenia specjalistycznego w Wojsku Polskim. Także zachęcam. Wynagrodzenie 4560 zł do 26 roku życia. Do 26 roku życia na rękę, dlatego że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził zasadę, że młodzi ludzie nie płacą podatku. A więc do 26 roku życia, a są to młodzi ludzie przecież, na rękę 4560 zł plus oczywiście bezpłatne, fundowane przez państwo polskie kursy na przykład prawa jazdy, czy uprawnień do obsługi maszyn, czy na przykład patenty. Można zdobyć patent nurka, czy też skoczka spadochronowego. A więc otwiera się gama możliwości, bardzo szeroka gama możliwości. 4560 zł na rękę dla tych, którzy wstąpią do armii, na początek oczywiście. Kobiety i mężczyźni nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Wśród tej grupy 14 osób, którym wręczałem karty powołania, było 5 pań. I motywy. Jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam. Ja byłem zbudowany po rozmowie z tymi ludźmi. To ludzie, którzy mają wysokie morale, którzy chcą właśnie przystąpić do Wojska Polskiego. A jeszcze też chcę podkreślić, że równolegle zachęcam do tego, żeby przystępować również do Wojska Polskiego w charakterze na przykład żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Stworzyliśmy także nowy charakter służby, aktywną rezerwę. A więc zadaniem, które sobie postawiliśmy, jest to, żeby Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy i żeby przeszkolić jak najwięcej ludzi z obsługi broni, tak żeby jak najwięcej ludzi było przygotowanych, żeby zareagować w sytuacji kryzysowej. Zostało nam 60 sekund tej części rozmowy. W jakiej perspektywie, w jakim horyzoncie czasowym uda nam się zbudować 300-tysięczną armię? W tym roku już mamy 15 tysięcy miejsc właśnie dla żołnierzy z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. W przyszłym roku będzie tych miejsc jeszcze więcej. Nie chcę stawiać jakiejś granicy, cezury. Jesteśmy przygotowani finansowo. Mamy ustawę nową o obronie ojczyzny, która zastąpiła ustawę z 1967 roku. Ta nowa ustawa gwarantuje 3%, przynajmniej 3% wydatków na obronność już od przyszłego roku, a więc mamy silny fundament finansowy. Kupujemy nowoczesną broń. 2018 rok Patrioty, 2019 Hajmarsy. To rakiety o zasięgu do 300 km. 2020 F-35, czyli najnowocześniejsze samoloty na świecie. W tym roku czołgi Abrams, 250 czołgów Abrams, a więc jest bardzo taki mocny fundament finansowy do tego, żeby Wojsko Polskie było silne, a dzięki temu, żeby Polska była bezpieczna. W następnej części rozmowy porozmawiamy m.in. o polsko-białoruskiej granicy, tak więc zapraszam Państwa na stronę Jedynki oraz do naszych mediów społecznościowych. Panie ministrze, co pan powie tym wszystkim, ja to nazywam rzekomym ekspertom, którzy mówili nie kupować czołgów, nie kupować samolotów i tak dalej, i tak dalej. Najlepszy byłby cytat z marszałka Piłsudskiego, kiedy rozmawiał z delegacją rządu Daszyńskiego w 18 roku. Tam chodziło o kury, żeby się zajęli kurnikiem, a nie wojskiem. Wtedy mówił do nich, że oni nie powinni się zajmować polityką, tylko właśnie powinni prowadzać kury w odpowiednie miejsce. Ja może to powiem jako publicysta, nie to wypada wam. Kury szczać, prowadzać, tak mówił marszałek Piłsudski. Tak mówił marszałek, tak. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Jak dziś wygląda? Są wciąż ataki. Są wciąż ataki przypuszczane. Skala tych ataków jest mniejsza. Apogeum to była połowa listopada. Wtedy szturmowano granicę i wtedy granica została obroniona dzięki żołnierzom Wojska Polskiego, współpracującym oczywiście ze Strażą Graniczną i z polską policją. Także zamknęliśmy tą próbę właśnie sforsowania granicy. To oczywiście było wszystko ustalone, przeprowadzone przez reżim Łukaszenki w porozumieniu z Kremlem. Nie ulega to żadnej wątpliwości. Chodziło o destabilizację Polski. Wyobraźmy sobie, co by się działo,
gdyby polsko-białoruska granica została sforsowana. Oczywiście mielibyśmy kryzys w Polsce. Jeżeli do tego dodamy plany rosyjskie ataku na Ukrainę, no to mamy do czynienia z próbą wywołania rzeczywiście bardzo poważnego kryzysu w Polsce. Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że o to chodziło Kremlowi. Dzięki, jeszcze raz to podkreślam, żołnierzom Wojska Polskiego ta próba ataku na Polskę została nieudana. Była nieudana. No i cóż, wciąż jeszcze ataki hybrydowe odpierane, wciąż jeszcze 8 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego wspiera Straż Graniczną na granicy z Białorusią. Podobno już niemal cała zapora została zbudowana, czy to prawda? Bo widziałem to na stronie Straży Granicznej. To jest proces, rzeczywiście ten proces przyspieszył. Jest zapora budowana, natomiast chcę podziękować żołnierzom Wojska Polskiego, żołnierzom z jednostek inżynieryjnych wspieranych przez żołnierzy brytyjskich, bo to oni postawili tą zaporę tymczasową. Zapora tymczasowa niewątpliwie utrudniła ataki stronie białoruskiej na polską granicę. Dziś budowana jest zapora już trwała, pięciometrowe ogrodzenie, a więc konsekwentnie, mimo ataków ze strony opozycji, na przykład w Parlamencie Europejskim, posłowie wybrani z listy Koalicji Obywatelskiej atakują Polskę, twierdząc, że ogrodzenie na granicy z Białorusią nie jest potrzebne. To jest niewątpliwie szkodliwe, takie działanie. Ogrodzenie jest niezbędne do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo, bo już mówiłem o tym planie kremlowskim dotyczącym destabilizacji w Polsce, ale jeżeli ktoś sądzi, że moglibyśmy na przykład przepuścić przez Polskę tych migrantów na zachód, to też się myli, bo niewątpliwie zatrzymani by zostali na granicy polsko-niemieckiej i ten problem mielibyśmy w Polsce. A więc obrona granicy polsko-białoruskiej, obrona granicy, która jest granicą też Unii Europejskiej, leży w interesie żywotnym naszego kraju, a mamy do czynienia właśnie z migrantami, nie z uchodźcami. Uchodźców to mamy na granicy polsko-ukraińskiej. Ponad 3,5 miliona uchodźców ukraińskich rzeczywiście przyjęliśmy i z tego jesteśmy dumni. I to są kobiety, to są dzieci, to są ludzie, którzy uciekają przed wojną. Ich mężowie, ich synowie walczą z Rosją, walczą o wolną Ukrainę, również o wolną Polskę. A w przypadku atakujących polsko-białoruską granicę mamy do czynienia z migrantami, z młodymi mężczyznami, którzy zostali ściągnięci z Bliskiego Wschodu po to, żeby właśnie zaatakować Polskę. I ostatnie pytanie, panie ministrze. Postawa Niemiec i Francji, łagodnie mówiąc, zadziwiająca. Jeszcze wczoraj, pamiętam, pan prezydent mówił, że Niemcy na przykład obiecali nam czołgi w zamian za nasze wysłane na Ukrainę, ale obietnicy nie dotrzymali. Niemcy składają obietnice. Rzeczywiście ja rozmawiałem z moją odpowiedniczką, minister obrony Niemiec. Obietnice, za którymi nie idą czyny. No ale kiedy popatrzymy na politykę niemiecką, przecież Niemcy budowali siłę militarną Putina przez dziesięciolecia. A teraz też jedynie deklaracje składają, za tymi deklaracjami nie idą żadne czyny. Mocne słowa ministra. Dziękuję panu serdecznie. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, był pierwszym gościem Sygnału Dnia. Dobrego dnia. Dziękuję, miłego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.